Na wodach rzeki Kłodnicy rozpoczął się eksperyment polegający na dozowaniu nadtlenku wodoru. Ma to związek z pojawieniem się złotej algi. Dziś to już około 150 milionów komórek na litr, co sprawia, że ryby giną nie tylko w zastraszającym tempie, ale i męczarniach, dusząc się. Tylko z jeziora Dzierżno Duże wyłowiono już ponad 21 ton śniętych ryb. Eksperyment ma ograniczyć liczebność złotej algi, to jednak gaszenie pożaru, bo przyczyna jej pojawienia się nadal nie jest wyeliminowana. Fatima Arlińska. Dramatyczna sytuacja na wodach Kłodnicy i jeziora Dzierżna Dużego nie ulega poprawie. Wyławiane są kolejne tony martwych ryb, a populacja złotej algi ciągle rośnie. Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska we współpracy z instytucjami naukowymi jako zespół do spraw Odry rozpoczęło właśnie eksperyment, który w Polsce dotychczas przeprowadzono tylko raz i krótkotrwale. Ten eksperyment polega na dozowaniu perhydrolu wody utlenionej w bardzo niskim stężeniu, tysiąckrotnie niższym niż ta woda utleniona, którą kupujemy w aptece i używamy na przykład na rany, do odkażania ran, który jest według naukowców na takim poziomie, że ma szansę zminimalizować algę, ale nie zaszkodzić organizmom wodnym, czyli całej reszcie ichtiofauny. Ten perhydrol będziemy tutaj dozować w stałym trybie przez kilka dni. Zaplanowaliśmy na razie do czwartku, od wtorku do czwartku tego tygodnia, być może dłużej, w zależności od wyników. A oczekiwania są takie, że liczebność złotej algi zauważalnie zostanie zredukowana. Docelowo do przynajmniej 50 milionów osobników na litr, by można było mówić o sytuacji względnie bezpiecznej dla życia w Kłodnicy. W trakcie trwania eksperymentu na bieżąco pobierane są próbki i poddawane badaniom w mobilnym laboratorium. I odczyn już na tym poziomie już jest bardzo wysoki. Szacuje się, że do piątku do Kłodnicy zostanie wtłoczonych około 30 tysięcy litrów perhydrolu. Nadtlenek wodoru, bo to jest ta substancja czynna, działa po prostu niszcząco na złotą algę, czyli on powoduje rozpad komórek złotej algi i ona ulega zniszczeniu. Niszczy również tą toksynę, którą wydziela alga, także tutaj jest to podwójne działanie. Przy czym, żeby ten efekt w ogóle zadziałał, no tu się składa wiele czynników na to. No, perhydor rozkłada się, czy nadtlenek wody rozkłada się w wodzie. Zresztą jego działanie utleniające, niszczące nie idzie tylko na algę. Rozkłada się też na różnych zanieczyszczeniach, substancjach organicznych, które w wodzie występują. We wtorek naukowcy badali przede wszystkim, jak rozkłada się środek w rzece i według informacji przekazanych po południu uzyskiwano oczekiwane wartości. Więcej będzie można powiedzieć po upływie przynajmniej 24 godzin. Gdyby wszystko zakończyło się sukcesem, będzie można zapobiec katastrofie ekologicznej na Odrze. Nie poprawi to jednak sytuacji na jeziorze Dzierżno Duże. Straż pożarna kontynuuje działania od 3 sierpnia. W dniu dzisiejszym także wspólnie z innymi służbami prowadzimy działania na jeziorze Dzierżno Duże przy użyciu sprzętu pływającego. W dniu dzisiejszym ze straży pożarnej uczestniczy 7 łodzi pływających i wyławiamy śnięte ryby. W dniu dzisiejszym na godzinę 11 wyłowiliśmy 1500 kg. Trwający na Kłodnicy eksperyment po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w zeszłym roku na kanale Gliwickim, gdzie jednorazowo okazał się efektywny. Jak jednak mówią przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska, to gaszenie pożaru i reagowanie doraźne. Problemem jest wzrost zasolenia wody, dzięki niemu złota alga kwitnie i wydala toksynę powodującą pomór ryb. Jak przekazała dziś ministra do spraw klimatu i ochrony środowiska, trwają prace zmierzające do budowy instalacji, dzięki której zasolenie z poprzemysłowych zrzutów mogłoby być redukowane.